Czemu na marsze autonomii? Sumy w Katowicach z kuli przyleżytości Marszu Autonomii, a sumy na Wilhelmsplatz, plac Wilhelma, dzisiaj mianowany Placem Wolności, bo 45 roku tak mianowany. Dzisiaj Marsz Autonomii. Wczoraj, 15 lipnia, Dzień Śląskiej Fany i Fajer w Kludzeniu Autonomii. 102 rocznica statusu organicznego województwa śląskiego, nadania autonomii województwu śląskiemu. Łódzkiego roku, że już kręcił materiał o Marszu Autonomii, ale dzisiaj będzie troszkę inną koncepcję. Będziemy pytać ludziów, co myślą o Śląsku. No to już Rafał będzie zadawał pytania, kiedy Teroski stoi za kamerą, Rafał Rzepka, którego też witam. No toż proszę was dzisiaj na ten film, abonirujcie też mnie, bo co tydzień nowe tajniki. Przejdźcie wszystkie ferajny, co mają kamery, niech się pokażą. Mam do was takie pytanie, czemu samście są co na tym marszu? Czemu maszerujecie? No bo po temu maszerujemy, że trzeba wreszcie odczarować ten Śląsk, żeby on był prawdziwy, a nie wymyślony przez tak zwany Goroli. Ja? Chociaż ja jest Gorol. Ja? To się urodził w Altrajchu w 48 roku, ja? Ale ja tak pokochał Ślązoków, bo ja z nimi robił, że ja teraz jest Ślązok. I nikt więcej, czuję się Ślązok i nikt mi nie wyrwie tego ze serca, że jest Ślązok. Zawsze tu chodzimy z kuli tego, że nam się ta autonomia należy. Aha. Była, teraz ją nie ma. Chcielibyśmy, żeby zaś była. Ja? No bo to było dobre. A jak myślicie, co by nam ona dała? Dzisiaj? Dzisiaj by nam dała to, żeby się tutaj ludziom chyba lepiej żyło. Aha. Żeby te nasze podatki tu do nas też szło, żeby tu było. Żebyśmy się tu czuli jak u siebie. Ja. A my musimy się prosić o swoje. To jest takie trochę takie dziwne jest. No jeszcze potem dodają, że my są jakieś obce, że jakieś tam były to obce niemieckie. My chcemy i na swoje i nic więcej. Projekt Wyla nas wie, jakie mamy cajki, mamy sprzyjające. Trafiliby akurat właśnie na synków z Dursia. W sumie sam, że jest z Durych bez to, ale... Więc trochę we ferajnie. Ale Józef, jako nasz prezes, Godej, czemu sam żeś jest? Z kuli czego? Z kuli tego, że marzy mi się autonomia, kiedy się oddalo jak najdalej od nas. No ale trzeba pokazać całemu światu, że my istniejemy, że Ślązacy są, będą godać i no i tak dalej. Jak widać, wielu młodych patrząc po nas angażuje się w to, więc wydaje mi się, że śląskość jest atrakcyjna. Na pewno jest bardziej atrakcyjna w dzisiejszych czasach od polskości. Przyleźliśmy sam coś zrobić! Ludzie! Słuchajcie mnie! Rychtujemy się do wymarszu! Widzę tutaj, że jeden Ślązok przylos z faną całkiego Śląska, która też jest używana po czeskiej zajcie u naszych braci w Jabłonkowie, Łopawie, Karwinie. Powiedzcie mi, skąd się są? Jest z Mostowu Jabłonkowa. Z Mostowu Jabłonkowa, ja? Czemu żeście tu sam są? Czemu żeście przyjechali? Bo, żeby podporzyć, bo je za autonomią śląską, nie? Ja. To, że muszą przyjechać. Ja. A powiedzcie, w Czechach to tak Ślązoki są? Nie ma ich? Widać są. Ich? Widać są, ja? Ale wiele ich widać zima. No niektórzy tam się zgłoszą, że jakoś są, ale troszeczkę tam ta Czecha, czy Czesi troszeczkę więcej cisną na tym, żeby zrobić z Republiki Czeskiej. Ja inno Czechię. Aha. No i proti temu my się buntujemy, zarówno i z Murawą. Ja. To też mówię, samo miano o tym Godo, nie? Że Republika Czesko, a powinno być Republika Czesko-Morawsko-Śląsko. Tak, ja. No ale we konstytucji jest rajbnięte, nie? W konstytucji jest napisane, ja. Godka mamy! Wojtek, pytanie, czemu sam żeś jest? Czemu żeś przylos? Do Górnego Śląska, do Heimatu. Ja? Ja. A ty, Bart? No bo ja jestem Ślązok. A to jest placka Ślązoki mają być. My są my, bo taką mu potrzeba. My są Ślązoki, musimy pokazywać, że my jeszcze są, a nie tak nam mówią, że no z nim. Nie. Ja już czekam, kto z nie wyje!
Ja tu jestem od lat. Przyjeżdżam od lat na Marsz Autonomii, dlatego że prowadzę badania ruchu śląskiego, emancypacyjnego i też sprawdzam. Sprawdzam, jak tam frekwencja. Czy jest większa, czy mniejsza, co się zmienia, w jaki sposób zmieniają się hasła na marszu. Czyli prowadzę obserwacje, mniej uczestniczącą, ale czasem dostaję baloniki, tak, albo flagi, no i wtedy już prawie uczestniczę w Marszu Autonomii. Tak, a ja tutaj w takiej podwójnej roli, z jednej strony jako Wissenschaftler, że obserwujemy te procesy i ta polityka, która się na Górnym Śląsku wydarza, a z drugiej strony jako też, jako ja osobiście też podpieram, a do drugiej tajle jako się identyfikuję z postulatami a myślami, które tutaj ludzie mają, tuż bez to. Jerzek się dzisiaj tu przyszedł we sobotę na Marsz Autonomii i no z tego powodu, że to jest jeden z niewielu fajerów, co możemy się jako Ślązoki pokazać, pogadać z innymi, no i po prostu z naszymi fanami przejść, zobaczyć Wielanoc jest. Takich fajerów nie ma zbyt wiele, więc warto z tego skorzystać. Rostowili, witam was na naszym marszu. Od was wszystkich widzę w tym pięknym dzień. Łońskiego roku i załońskiego roku mogliby się z kisz pandemię trafić do pora osób. Roski zaś możemy richtig fajrować Geburtstag Autonomię. Autonomię, co ją Sejm we Warszawie obiecał naszym stażikom, co by we plebiscycie welowali na Polskę. I co ją polski regierunek wyciep na hasio. 20 stycznia tego roku w Strasburgu w Parlamencie Europejskim wspólnie z profesor Uniwersytetu Śląskiego Małgorzatą Myśliwiec, z profesorem Adamem Bodnarem, Szczepanem Twardochem pokazali my konferencja Śląsko Europy. Słuchajcie, co tu będziecie? Słuchajcie, powiem wam coś takiego. Pierwszy marsz. Jakżeś przyszedł, mamy na trepach stali, że powiedział taki word, taki szpikword, żeby tak długo łazić sam, aż tam na wierchu nie będzie naszej śląskiej fany. I nie ma jej. Słuchajcie, powiem wam coś takiego. Na pewno nie jeden raz słuchaliście i usłuchacie to jeszcze nie jeden raz. A po co wy łazicie? Co wy zrobicie? Będziecie łazić, tak nic nie dostaniecie. Wiecie co mamy im powiedzieć? Co ja im gotowy? My tego systemu nie rozwalimy, nie rozdupcimy tego systemu. Ale my, bez nas, oni nie usłuchają naszych rechtów. To my im gotowy, co nam się należy, nasze rechty. No to jest tak. Czemu przyłaża na Marsz Autonomii? Pierwsze Marsze Autonomii, że tak powiem, współorganizował jako członek Ruchu Autonomii Śląska, członek zarządu. I pierwszy marsz był drugi, trzeci, czwarty. Dwa ostatnie lata nie był z kuli pandemii i stanu mojego zdrowia. A teraz mam nadzieję, że zaś co roku będę mógł przyjść i pokazać, że warto się przyjść i przypomnieć, że autonomia była i była dobro, a nie, że była kiepsko. Wszyscy dogadają o separatystach, a autonomia to nie jest separatyzm. Autonomia to jest upodmiotowienie regionu. Oni muszą słyszeć, ino my! I Eli, wam się to podoba, Eli, wam się to nie podoba. Eli, czy im się to podoba, czy im się to nie podoba. To my tworzymy dzisiaj historię. To my przez te 16 marszów zrobimy jakiś koncert naszej dziesiwny, naszego hajmatu. I my jakieś jednymy naszą zesłu i będziemy gadać do Inkli, to my będziemy gadać, że my to robili. A ci inni powiedzą, my by chcieli być z wami, ale już nie mogą. Servus, ja jestem Ostdeutsch Latino, mam rozmaite Seite na Facebooku. Niektóre mnie już znają.
To jest Seite Ostdeutsch Latino, albo ta Ich liebe Oberschlesien po niemiecku i po śląsku. I chodzę na marsz, żeby pokazywać niemieckość śląską, nie? Wtedy powiem wam tak, do tych wszystkich, którzy są dzisiaj są na marszu, do tych wszystkich, którzy marzą na marszu, jelko z osadzewo, jak to po mojemu wygodą, hut up dla was wszystkich. I musimy o tym wiedzieć. Nie możemy się poddawać. My już nie musimy gadać, co my chcemy, bo my wiemy, co my chcemy. I oni też wiedzą, co my chcemy. I oni robią nas za bosna. Oni nie chcą ustać naszych rechtów. Ale my są sam stąd. I to, co będą na marszu, to już nawet nie rozważy się, kto jest kto. My są stąd, my są sami. No, łaża na Śląskiej Marsze Autonomii, dlatego, że nasz heimat to jest Ślesien, Śląsk. Wielki Śląsk to jest bliższy, bo to jest bliższy heimat. A łażam dlatego, że to są moje sprawy. Moje sprawy, które trzeba załatwić, bo jak my nie bajemy, to baje kto? To przyjdzie, idzie kto za nas? Żaden nie przyjdzie. Jak każdy baje myślał, że niech ten drugi to zrobi, niech ten drugi to zrobi, to z tego nic nie baje. Każdy jeden powinien przyjść i tam sprawa by mnie już o wiele dalej pociśnie. Danke schön. Obojętnie w to. I mamy tych wort, że oni muszą o nim pamiętać, że fana mamy, gotka mamy, a naszego heimatu te pierony nie dostaną. Mogą się reskirować, ale go nie wyrwią z tego, co my sami mamy tutaj. Tu, w sercu. I oni powie mi to godą z pełną świadomością. Krewią i widzą to, że Ślązoki wyróżnie, ale mocka Ślązoków, którzy stoi w drugiej, trzeciej, nawet czwartej rani, mają zakodowany kod DNA. I jeżeli nam się to podoba, zaś to godą, jeżeli nie, to my ich musimy obudzić. To my musimy obudzić ten ich kod. Wiecie, kiedy im się jeszcze on obudzą? Jak pan szpun ktoś ich wkurwi. Jak ktoś tam ich powie, że to jest ukryta opcja niemiecka. I to był najlepszy paśpil tego naszego kodu DNA. On się obudził. Ale nasza Rasz Arbeit to są te ludzie. Zobaczcie, wiele nas dzisiaj jest. Jest zocny, naprawdę zocny, żeście są. Wielko zoca do heimatu, więc wielko zoca dla was. Ja, jako Regas przyszliśmy tutaj z czterema różnymi fanami. Jest to fana Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego i też Unii Europejskiej. Ja. Chcieliśmy pokazać, że jest potrzeba konsolidacji ze ziem śląskich, która już od wieków tak naprawdę przyświeca naszemu regionowi. I tą ideę chcemy kontynuować, chcemy ją pielęgnować jak najbardziej, dostrzegając, że no jest jednak też ta potrzeba wewnętrznej konsolidacji. Tak? Nie tylko kwestia tego, żeby Ślązacy byli dostrzeżeni w całym kraju, ale też Ślązacy wśród Ślązaków. Tak? Pokazać też tą różnorodność na Śląsku Cieszyńskim, na Górnym Śląsku ogólnie, tudzież właśnie także na Dolnym Śląsku, że to cały czas jest ta jedna ziemia. Ja? To jest ten jeden heimat, który jest taki barwny. Ponadto mamy tą fanę Unii Europejskiej, ja chcę też pokazać, że poza tym, że właśnie jednoczymy cały Śląsk, to jednoczymy go w europejskich ideach. I teraz na fire, żeby one wszystkie słyszeli, wiedzieli, że my są stąd tu. Fana mamy, kotka mamy, a heimatu nie oddamy. Fana mamy, kotka mamy, a heimatu nie oddamy. Ja chodzę na marsze, bo wspieram śląską sprawę. Myślę, że autonomia to jest dobre rozwiązanie i czuję się Ślązokiem. Czemu chodzę na marsze autonomii? No bo jeżdżę Ślązokiem i traktuję ten marsz też taki jak taki fajer ogólnie śląskości, etniczności, śląskiej gotki i autonomii, bo wiadomo, że chciałoby się, żeby Ślązocy mieli w końcu uznaną śląską gotkę za język regionalny, żeby byli uznani za mniejszość etniczną i żeby docelowo kiedyś była autonomia naszego regionu. Od początku chodzę i myślę, żeby nachodził dycko, pod wiele by poradził. Czemu? No bo to po to, żeby się przypomnieć. Żeby przypomnieć o tym, że potrzebujemy autonomii. I tyle bym powiedział. No, jeżeli ja mam odpowiedź, to najpierw podziwiać tutaj strój mojej przyjaciółki i Piotrusia, jak widzimy Jadwiga. Natomiast podziwiamy nawzajem. Natomiast ten marsz jest oczywiście bardzo ważny. Dlatego, że to jest jedyne wydarzenie, które tutaj na Śląsku akcentuje wyłącznie śląskość.
i oczywiście śląskość pozytywną, prawda, nie taką jakąś autonomię, która myśli o jakichś zbrojnych działaniach, tylko w pokoju żyć, ale przed się, tak jak my tutaj kiedyś żeśmy żyli i chcemy żyć tak jak nowocześnie, ale jak nasi przodkowie. Muter mi kazał chodzić i chodzę, ale teraz matka się straciła, to też, to jeszcze w ogóle muszę obowiązek sobie spełnić i zajechać, spotykać tu takich fajnych ludzi, jakoś po prostu sobotę spędzić, bo jestem samotny i jakoś ze Ślązokami, ze swoimi, chociaż fajnie byłoby, gdyby jeszcze więcej ludzi spoza Śląska, znaczy poza śląskiej tożsamości też zachęcić, żeby chodzili i też się zbawili i cieszyli z nami i poznali nas, a my ich. A Józaś jest rada. Bo mogę ani ino na tym Facebooku się zobaczyć tych moich kamratów ino tak jak oni są i z nimi pogodać. I tak się ścisnąć, tak.